Teraz możemy dostrzec niemy krzyk na twarzy dziecka, które czeka zbliżająca się zagłada. Niemy krzyk. Nazywam się Bernard Nathanson. Myślę, że mam spore doświadczenie w dziedzinie sztucznych poronień. Gdy byłem studentem medycyny w 1949 roku, nie było wtedy gałęzi medycyny zwanej fetologią. Uczono nas, że nienarodzone dziecko było czymś w macicy. Ale czym jest ta istota ludzka? Czy istota ta ma jakieś swoiste cechy osobowości? Pozostawało jedynie kwestią wiary. W latach 70. nastąpiła w tym względzie radykalna zmiana. Wówczas to w środowisku lekarskim żywiołowo rozwinęła się fetologia dzięki wprowadzeniu nowych, wspaniałych technologii, jak tomografia, ultrasonoskopia, stereoskopia, radiochemia. Wreszcie dzięki innym znakomitym odkryciom, które stale dostarczają fetologii nowych danych. Dazzling technologies which today constitute, in fact, the corpus of the science of fetology. Real-time ultrasound. Zarejestrowanie obrazu ultradźwiękowego lub możliwość zobaczenia nienarodzonego dziecka w ruchu było dostępne w klinikach od 1976 roku. Pokój do prowadzenia takich badań wyposażony jest w konwencjonalny stół oraz aparaturę ultradźwiękową. Oto kobieta w ciąży kładzie się na stole, aby poddać się badaniom. Brzuch jest odpowiednio odsłonięty. Głowica urządzenia umieszczona jest na brzuchu. Urządzenie to jest w swojej podstawowej części zbudowane z odpowiednich kryształów piezoelektrycznych, wysyłających i odbierających fale ultradźwiękowe. Echa są z kolei przetwarzane przez komputer, który przekształca je w rozpoznawalny obraz żywego, nienarodzonego jeszcze dziecka. Dziecko to może być pokazane albo na obrazie linearnym, który jest użyteczny w ciążach bardziej zaawansowanych, lub na obrazie sektoralnym, dającym szerszy kąt widzenia, co pozwala na bardziej dokładną interpretację obrazu w ciążach wcześniejszych, takich jak ta. Obraz otrzymany dzięki przetwarzaniu fal ultradźwiękowych pozwala na uzyskanie prawdziwie zdumiewających efektów. Urządzenie to jest tak dokładne, że umożliwia oglądanie zastawek serca, jak otwierają się i zamykają przy każdym uderzeniu. Matki i ojcowie mogą więc obejrzeć swoje nienarodzone dziecko dzięki tym niezwykłym osiągnięciom techniki. Osiągnięcia te i ta aparatura stosowana w codziennej praktyce przekonały nas bezdyskusyjnie, że nienarodzone dziecko jest po prostu istotą ludzką. Kolejnym członkiem ludzkiej społeczności, nieróżniącym się od kogokolwiek z nas. Teraz też mamy możliwość oglądania sztucznego poronienia od strony ofiary. Obraz ultradźwiękowy umożliwił nam i to. Po raz pierwszy mogliśmy oglądać dziecko rozrywane na części, rozkawalane, rozczłonkowywane, miażdżone i niszczone przez nieczułe przyrządy stalowe, stosowane przez lekarza dokonującego zabiegu. But
To, co widzimy tutaj, obrazuje rozwój tego dziecka w okresie prenatalnym. Praktycznie od najwcześniejszej fazy jego życia. Mamy obraz dzieci, które ukończyły 4 tygodnie, 8 tygodni, 12 tygodni, 16 tygodni, 18 tygodni, 20 tygodni i 28 tygodni. Jak widać, nie zachodzi tu żadna rewelacyjna zmiana ani w formie, ani w substancji tej osoby na wszystkich etapach jej rozwoju. I ta mała osoba w wieku 12 tygodni jest w pełni uformowaną, dającą się ściśle zidentyfikować istotą ludzką. Jej fale mózgowe można wykazać co najmniej od 6 tygodnia. Serce funkcjonuje już od 9 tygodnia. Wszystkie pozostałe funkcje nie są inne niż u któregokolwiek z nas. Mamy przed sobą książkę Williamsa Obstetrics, 16 wydanie z 1980 roku. Jest to standardowy podręcznik stosowany we wszystkich szkołach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Autor jej ostrzega nas: szczęśliwie weszliśmy w erę, gdy płód może być traktowany i leczony jako nasz drugi pacjent. Kto mógł marzyć jeszcze kilka lat temu, że będziemy mogli służyć płodowi jako lekarze? Tradycyjna etyka lekarska i zasady sztuki mówią, że nie wolno nam niszczyć naszego pacjenta, że jesteśmy powołani do zachowania go przy życiu. Spójrzmy więc, jak sztuczne poronienie oddziaływuje na naszego drugiego pacjenta. Mamy oto 12-tygodniowe dziecko w macicy. Macica to ten mięsień otaczający dziecko. Gdy lekarz rozpoczyna zabieg, najpierw wkłada do pochwy przyrząd zwany wziernikiem i stara się uwidocznić szyjkę macicy. Po zlokalizowaniu szyjki bierze następne narzędzie zwane kulociągiem i umocowuje je starannie na szyjce za pomocą wziernika w taki sposób, aby zaciągnąć go na szyjce macicy. Następne narzędzie, które stosuje lekarz wykonujący zabieg, jest określane mianem zgłębnika. Wprowadzane jest do jamy macicy w celu sprawdzenia pojemności tej jamy. Następnie stosowany jest ten komplet rozszerzadeł, czyli metalowych, wygiętych prętów, służących do otwarcia kanału szyjki, aby ostatecznie wprowadzić do macicy właściwe narzędzia inwazyjne. Lekarz wprowadza najpierw najcięższy pręt ruchem śrubowym, następnie trochę grubszy i potem jeszcze grubszy i tak aż do uzyskania dostatecznego rozwarcia kanału szyjki macicy. Następnie bierze do ręki przyrząd zwany aparatem ssącym. Następnie wyjmuje go ze sterylnego pojemnika bezpośrednio przed użyciem. Po czym wprowadza przez poszerzony kanał szyjki do macicy. Po drodze przebija błonę otaczającą dziecko, by umożliwić odpłynięcie płynu owodniowego. Wówczas to kaniulla, czyli końcówka ssąca aparatu, znajduje się w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka. Przy pomocy podciśnienia około 55 mg słupa rtęci wytworzonego na tejże końcówce, połączonej grubą rurką z aparatem ssącym.
Końcówka ssąca zacznie rozdzierać dziecko na części. Poszczególne części ciała dziecka będą odrywane po kolei, aż wszystko zostanie wyssane na zewnątrz. Główka jest za duża w stosunku do przekroju tego urządzenia, co stwarza konieczność wprowadzenia do macicy przez rozszerzony kanał szyjki tego oto przyrządu zwanego kleszczykami. Wykonujący zabieg stara się chwycić wolno pływającą główkę dziecka między powierzchnie miażdżące tego przyrządu, aby ją zmiażdżyć i poszczególne fragmenty usunąć. Na tym kończy się cała operacja. Widzieliśmy, jak wygląda 12-tygodniowe dziecko na ekranie ultrasonografu. Widzieliśmy również mechanizm, konkretne czynności stosowane przy usunięciu takiego dziecka. Teraz po raz pierwszy zobaczymy film wykonany przy pomocy aparatury ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym, na którym zarejestrowano przebieg sztucznego poronienia 12-tygodniowego płodu. Proszę mieć na uwadze, że nie jest to przypadek nadzwyczajny, jakiś wyjątkowo późno stosowany zabieg. Jest to jeden z typowych zabiegów dokonywanych stale w Stanach Zjednoczonych w liczbie około 4000 dziennie. Film został zrealizowany w klinice aborcyjnej. Lekarz, który dokonał tego zabiegu, był młodym człowiekiem pracującym w dwóch różnych klinikach równolegle. Do tego czasu wykonał on blisko 10 tysięcy takich operacji w swoim młodym życiu. Gdy zaproszono go do obejrzenia filmu, był tak wstrząśnięty tym, co zrobił, że natychmiast opuścił salę kinową, ale wrócił po chwili, żeby kontynuować oglądanie. Nie wykonał już nigdy operacji tego typu. Młoda kobieta, która obsługiwała aparaturę ultradźwiękową, była feministką, przekonaną zwolenniczką dopuszczalności przerywania ciąży. Ona również była tak wstrząśnięta tym, co zobaczyła, że nigdy już nie propagowała tego typu rozwiązań. A teraz obejrzyjmy ten film. Mamy obecnie przed sobą sektorowy obraz ultradźwiękowy 12-tygodniowego nienarodzonego dziecka. Dziecko jest ułożone w tym kierunku. Popatrzmy teraz na głowę dziecka. Tutaj. Tutaj widzimy ciało dziecka, a ten obraz to ręka zbliżająca się do ust. Patrząc bardziej z bliska, możemy odróżnić oczodół, nos dziecka oraz usta. Możemy nawet zobaczyć wnętrze czaszki, czyli przestrzeń wypełnioną przez mózg dziecka. Możemy zobaczyć ciało dziecka z żebrami, jego sylwetce oraz kręgosłup. Ta ziarnista substancja tkanki na górze tego sektora to łożysko. Teraz obejrzymy całą akcję. Widzimy tu serce, bijące w piersi dziecka. Serce bije w tempie około 140 uderzeń na minutę. Widzimy, jak dziecko porusza się dość swobodnie w macicy. Można zobaczyć, jak zmienia swą pozycję od czasu do czasu, nie zmieniając swojego zasadniczego położenia. Wkłada sobie ono czasami kciuk do ust, porusza się spokojnie w swoim sanktuarium.
Teraz ten cień, który widzimy na dole ekranu, to końcówka ssąca. Została ona celowo zabarwiona, aby oglądający mogli ją łatwiej odróżnić. Aborcjonista dokonał już rozszerzenia kanału szyjki macicy i wprowadza końcówkę ssącą, którą widzimy, jak porusza się z miejsca na miejsce w poprzek ekranu. Widzimy, że gdy kaniula jest teraz tutaj, zbliża się do dziecka, dziecko będzie się starało odsunąć od niej. Stanie się ono bardziej niespokojne, silniej pobudzone ruchowo. Dziecko reaguje w sposób celowy, jego położenie zmienia się. Próbuje usunąć i oddalić się od przyrządu. Końcówka ssąca jeszcze nie zdążyła dotknąć dziecka, a ono jest już silnie pobudzone, porusza się gwałtownie. Dziecko odskoczyło. Teraz widzimy je z profilu. Końcówka ssąca błyska znowu w poprzek ekranu. Usta dziecka są teraz szeroko otwarte. Ujrzymy to za chwilę na zatrzymanym obrazie. Ale ta końcówka ssąca, którą widzimy tutaj, poruszającą się gwałtownie, tam i z powrotem, na dole ekranu, to śmiertelny przyrząd, który za chwilę zaatakuje i zniszczy dziecko. Dopiero jak błona zostanie rozdarta, płyn usunięty, końcówka ssąca wejdzie w bezpośredni kontakt z płodem. Możemy obejrzeć, jak kaniula porusza się tam i z powrotem, poszukując ciała płodu. Jeszcze raz oglądamy usta dziecka szeroko otwarte, gdy wydaje ono niemy krzyk, widoczny na zatrzymanym obrazie. Jest to niemy okrzyk płodu bezpośrednio zagrożonego zagładą. Tętno dziecka przyspieszone radykalnie. Jego ruchy są teraz gwałtowne. Czuje ono zagrożenie w swoim sanktuarium. Odsuwa się. Widać, jak porusza się w lewą stronę macicy, daremnie próbując ucieczki przed tym krwiożerczym narzędziem. Which the abortionist is using to extinguish its life. Now the heart has again. Serce dziecka znów bije gwałtownie. Można w przybliżeniu określić rytm na 200 uderzeń na minutę. Nie ma żadnej wątpliwości, że dziecko czuje śmiertelne niebezpieczeństwo. Błona została przebita i płyn owodniowy odpłynął. Po wypuszczeniu płynu końcówka ssąca jest przyssana do ciała dziecka. Dziecko przemieszczane jest ku dołowi, przy czym ciało dziecka jest systematycznie odrywane od jego głowy. Głowa jest z tej strony. Podkreślam, głowa dziecka, dolne kończyny zostały stracone. Teraz widzimy końcówkę ssącą, błyskającą od czasu do czasu. Dziecko jest szarpane tam i z powrotem. W ten sposób aborcjonista powoduje jego rozciąganie. Głowa dziecka jest ciągle jeszcze rozróżnialna. Reszta ciała już nie. Jest oderwana od głowy. To, co widzimy teraz, to sama głowa, żebra lub fragmenty innych kości. Teraz głowa, która, jak przypominam, jest głową 12-tygodniowego dziecka, jest zbyt duża, aby mogła być wyciągnięta z macicy w całości. Aborcjonista musi teraz zastosować specjalne kleszczyki, aby schwytać głowę i zmiażdżyć ją. Następnie usunąć po kawałku z macicy. The
Wykonujący zabieg i anestezjolog porozumiewają się ze sobą za pomocą zaszyfrowanych zwrotów. Żargon ten przesłania im rzeczywisty obraz tego, co naprawdę się dzieje. Mówią oni o główce dziecka, która jest teraz odnajdywalna jako obiekt numer jeden. Anestezjolog pyta wykonującego zabieg, czy numer jeden został już usunięty. Czy skończyliście już? Widzimy teraz z przerwami zaciskacze tego przyrządu, pojawiające się na ekranie tutaj. Głowa wyślizguje się. Tu są zaciskacze. Chwytają i miażdżą głowę dziecka, ciągnąc ją w stronę ujścia macicy. Wszystko, co tutaj widzimy, to fragmenty ciała, strzępy, tkanki, które świadczą o tym, że kiedyś żyła tutaj mała, bezbronna istota ludzka. Zastanawiając się nad wpływem dokonywania sztucznych poronień na nasze społeczeństwo, spójrzmy na rzeczywiste liczby, które pokazują, co się w ciągu ostatnich 20 lat w tym zakresie stało. Mamy wiarygodne dane, które mówią, że w 1963 roku, długo zanim sztuczne poronienia zostały zalegalizowane przez niesławny akt ustawodawczy w Stanach Zjednoczonych, rocznie wykonywanych było około 100 tysięcy przerwań ciąży, nielegalnie. W tym niewiele legalnych. W 1973 roku, czyli w pierwszym roku istnienia ustawy, dokonano w tym kraju 750 tysięcy poronień, a w roku 1983, ostatnim, za który mamy wiarygodne dane, przeprowadzono 1,5 miliona zabiegów. Spójrzmy teraz na problem sztucznych poronień od strony ekonomicznej. W ostatnim roku wykonano w tym kraju 1,5 miliona poronień. Średni koszt operacji wyniósł około $300-$400. To stworzyło w tym kraju wytwórnie o łącznych obrotach rzędu 500-600 milionów dolarów rocznie, co upoważniałoby je do umieszczenia na liście 500 największych gałęzi przemysłu na świecie. 90% tych pieniędzy idzie do kieszeni lekarzy, a pozostałe 10% do przedsiębiorstw zarządzających tymi klinikami. Zgodnie z najnowszymi badaniami dotyczącymi funkcjonowania tych klinik, klinik, które są koncesjonowane przez firmy zajmujące się sprzedażą posiłków na wynos w całym kraju, wiemy, że istnieje cała ich sieć w Kalifornii i w południowo-zachodnich Stanach, a nawet południowo-wschodnich Stanach. Są także pewne dane, że kliniki te w coraz większym stopniu wpadają w ręce mafii, syndykatu zbrodni w Stanach Zjednoczonych i że te pieniądze są zabarwiane krwią nie tylko niewinnych ofiar poronień, ale również przez ciemną rękę syndykatu zbrodni. Musimy jednak pamiętać, że nienarodzone dziecko nie jest jedyną ofiarą. Również kobiety są ofiarami, podobnie jak ich nienarodzone dzieci. Kobiety nie są informowane o prawdziwej naturze nienarodzonego dziecka. Nie pokazuje się im prawdziwych faktów, nie mówi o tym, czym w rzeczywistości jest zabieg. Kobiety w coraz większej liczbie, w setkach tysięcy, miały swoje łona podziurawione, zainfekowane, zniszczone. Kobiety były sterylizowane, okaleczane i to wszystko w wyniku operacji, o której nie posiadały żadnej prawdziwej wiedzy. Ten film i inne podobne filmy, które być może jeszcze powstaną,
winny stanowić nieformalną radę dla każdej kobiety, która chciałaby się poddać procedurze podobnego typu. Oskarżam Narodową Ligę Akcji na Rzecz Prawa do Sztucznych Poronień oraz organizację planowego rodzicielstwa i wszystkich wspólników w tym procederze o zmowę milczenia, o utrzymywanie kobiet w nieświadomości co do prawdziwej natury sztucznych poronień. Również wzywam ich wszystkich, aby pokazali kasetę wideo, taką lub podobną, wszystkim kobietom, zanim zgodzą poddać się operacji. Myślę, że wiem sporo na temat aborcji. Byłem jednym z założycieli NLA w 1969. To Narodowa Liga Akcji na Rzecz Prawa do Sztucznych Poronień. Przez 2 lata byłem jej dyrektorem, największej na zachodzie kliniki aborcyjnej. Kilka lat później narodziła się fetologia, gałąź wiedzy, która pozwoliła nam badać płód ludzki. Wszystkie jej badania stwierdziły bez wyjątku, że nienarodzona istota ludzka posiada cechy nieodróżniające jej od nas i że jest integralną częścią społeczności ludzkiej. Zniszczenie żyjącej istoty ludzkiej nie stanowi żadnego rozwiązywania kwestii społecznej. Myślę, że odwołanie się do takiego gwałtu jest zgodą na naukowe, co więcej, etyczne zubożenie. Jakoś trudno mi dopuścić do siebie myśl, że Amerykanie, którym udało się posłać człowieka na Księżyc, nie mogą znaleźć lepszego rozwiązania niż odwoływanie się do przemocy. My wszyscy, tu i teraz, winniśmy poświęcić się staraniom o to, by znaleźć lepsze rozwiązanie. Rozwiązanie, które wynikałoby z miłości i współczucia. Oraz, nade wszystko, z bezwzględnego pierwszeństwa życia ludzkiego. To wszystko. Dla dobra ludzkości powstrzymajcie proceder zabijania. Opracowanie i udźwiękowienie Hagi Film i Wideo Wrocław. Czytał Roman Pietrzyk.